Bo jak prosi filozofa o słowo, to znaczy, że ja wiem, kiedy zacząć, a nie wiem, kiedy zakończyć. Kochanie, no ja nie umiem znaleźć takich słów pięknych, bo widzę, że macie księdza proboszcza poetę. On tak poetycko pięknie przemawia, nawet jak mówi ogłoszenie. A ja tylko tak na sposób rzemieślniczy, filozoficzny. Ale z całego serca wielbię Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego za tę uroczystość. To wielka historyczna chwila. Chcę Wam, kochani, powiedzieć, że właśnie Pan Jurek Duda zainspirował całą Polskę, żeby na rok pański 2027, żebyśmy jako naród postawili przynajmniej 150 kamienic i figur Matki Bożej jako Królowej z Wieczwałów. Bo sami wiecie, jakie są czasy. I najświętsze miejsca są narażone na utratę. Bo duch tego czasu nawet miejsca najświętsze chce dla siebie zawłaszczyć i nam piekło na ziemi zbudować. Dlatego Matka Najświętsza pewnie ma tę wolę, żeby iść w naród, żeby iść w poszczególne krainy naszej ojczyzny, bo taka była istota jej misji w 1877 roku, że przyszła do całego narodu. I wydaje mi się, że to wielka idea Pana Jurka, któremu całym sercem dziękuję, że nas inspiruje, żeby Podkarpacie, górale, Ślązacy, Wielkopolska, Pomorzanie, Podlasie, Lubelszczyzna, żebyśmy takim pięknym łańcuchem różańcem kapliczkowym objęli cały naród i jak Matka Najświętsza nas zapewnia, że wtedy ocalimy i siebie, i Polskę, ocalimy dzieło Boże, bo taka jest nasza misja, żeby pochodząc od Pana Boga, to dzieło Boże, którym jesteśmy i którym jest Polska, ocalić. I wydaje mi się, na te czasy to jest wielka sprawa. I to, że Wasz podkarpacki naród i ta ziemia przeurocza, wyjątkowo piękna, książęca, królewska, w porządku natury, poprzez rodzinę Sapiehów, że Wy dzisiaj, w tym historycznym dniu, na zakończenie misji, przyjmujecie Matkę Bożą, Królową Polski z Wieczwałtów, w jej przepięknej figurze wykonanej przez Pana Jurka Dudę, to naprawdę nie znajduję słów, żeby Wam wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowania. I błagam Boga w Trójcy Świętej Jedynego, żeby całe zdroje, strumienie łask spływały na Was tutaj na Podkarpaciu, a przez Boże, mądre, pracowite, piękne Podkarpacie na całą ojczyznę i naród, i Polonię. I niech Matka Najświętsza, Królowa Polski w tej figurze Was prowadzi ku szczytu bytu. Jako dzieci królewskich, boskich i maryjnych. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, kochani, i z całego serca zapewniam o modlitwie. I zapraszam Was, kochani, na skromne Roztocze, gdzie powstają Ateny Roztocza, Deo Regine Polonie et Patria. Czyli tytuł tego dzieła jest Ateny Roztocza, Bogu Królowej Polski i Ojczyźnie. I jak widzicie, Podkarpacie i Roztocze to są bliźniacy, bo uczczą i adorują Królową Polski
w podobny sposób. Tam też w Atenach już powstała kopia kapliczki Matki Bożej Królowej Polski z Gieczwałdu. I was też zapraszamy, bo przy naszej figurze już dzieją się w sferze ducha i materii nadprzyrodzone znaki i wydarzenia. I tych łask i nadprzyrodzonych darów z nieba przez jej królewskie pośrednictwo życzę wam w całej najpiękniejszej obfitości, żeby wam do bramy niebieskiej ich wystarczyło. Wielkie Bóg zadbać i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Przyjmijmy dar.